Kilka dni temu mówiłem wam o fotelach gamingowych i zaznaczałem, że każdy prawdziwy, dobry gracz powinien mieć swój fotel gamingowy. Więc jeżeli ty jeszcze nie masz swojego fotela gamingowego, to zapraszam cię bardzo serdecznie w pierwsze linki w opisie. Tam masz odniesienie do strony Diablo, gdzie możesz sobie kupić taki fotel, możesz sobie kupić taki fotel, możesz sobie kupić taki fotel. Domyślam się, że jesteś graczem, a każdy szanujący się gracz powinien mieć swój tron. Więc jeżeli chcesz mieć swój najlepszy tron przy komputerze, czyli fotel gamingowy, wejdź w pierwsze linki w opisie. Diablo, tam na pewno znajdziesz coś dla siebie. Bomba na Palionowie. Z tym zmagamy się na Palionowie już od kilku dni i nie mogę spać przez to, bo ciągle boję się, że zniknie z planety wszystko, co przez tyle miesięcy budowaliśmy. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wraz z Dave'em musimy tam pójść i postarać się jakoś rozbroić tą bombę, ponieważ im dłużej ona tam jest, tym jest większe ryzyko na to, że cokolwiek się straci, znaczy, że cokolwiek wybuchnie i w sumie też się straci, więc musimy po prostu jakoś powstrzymać tą bombę. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniec zawsze w górę i zasubskrybujcie kanał, subskrypcja was nic nie kosztuje, a zawsze możecie sobie ją w sumie odklikać, więc warto zostawić, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem, pozdro. Tradycyjnie zaczynam przed moim domkiem z tego powodu, że muszę się jeszcze przygotować na tą całą wyprawę, którą muszę odbyć do tamtego miejsca. Jakby teraz wezmę, normalnie nie brałem, ale wezmę sobie tą moją zbroję. Z tego powodu, że jak rozbrajanie bomby, to trzeba być gotowym, ale póki co to ją jeszcze ściągnę, założyłem jak już będę na miejscu. Mamy podki na niewidzialność, też błyn na niewidzialność, na widzenie w ciemności, które ostatnio z Dave'em robiliśmy u niego na odcinku, które myślę, że nam się przydadzą, bo tam jest ciemno, więc lepiej widzieć więcej niż widzieć mniej, wiecie o co chodzi. Więc weźmiemy sobie to koniecznie. Czy ja tu coś potrzebuję takiego, nie wiem, co byśmy mogli, nie wiem, co bym mógł tam zabrać ze sobą, jakby biorę mleko na pewno, żeby ściągnąć jakikolwiek efekt, jakbym miał. Mamy jedno złote jabłko, więc to nam się przyda na pewno, jeżeli by się coś wydarzyło niedobrego, to się nam przyda. Też musimy uważać na Lucyfera, ponieważ jeżeli on będzie tutaj gdzieś tam w tamtym miejscu, to będziemy mieli przewalone, ponieważ on ciągle pracuje nad tą bombą, on zresztą ją tam dał, bo sam się, znaczy nawet nie chce się przyznać, co go nakryliśmy. Ja w sumie nie wiem nadal, czy on wie o tym, że my go nakryliśmy, czy nie. Jest taka totalna cisza, nie wiem totalnie, gdzie jest Lucyfer. Przez tyle dni już w ogóle go nie spotykaliśmy. Nie wiem, o, ja mam jeszcze jedno złote jabłko, to bierzemy. Ja mam tu koksy, takie jeszcze zęczotowane. No to bierzemy, to dam Dawidowi też, żeby miał żeby był bardziej lepiej przygotowany. Ja nie wiem też, na ile on jest przygotowany, więc ja wezmę, o dobra, wezmę tą moją diamentową zbroję, dam mu też, żeby on też był jakoś uzbrojony, no bo ja nie mogę patrzeć na to, jak on jest nieuzbrojony, więc jakby nic nie miał, to ja już tutaj dla niego mam, więc mamy dwie zbrojki, dobra. I o czym mówiłem? Mówiłem o Lucyferze, o tym, że go w ogóle tutaj nie ma, więc to jest totalnie podejrzane, że chłop podłożył bombę, a w ogóle się jakby nie pokazał, nic z tym nic nie robi, jest totalna cisza na łączach, no więc musimy być gotowi na to, że on ma jakiś plan i prawdopodobnie jakiś plan ma, tylko my jeszcze w sumie za bardzo nie wiemy jaki. Dobra, nie przedłużam tutaj, mam wszystko co potrzebujemy, lecimy w takim razie do Dave'a. Ja, o nie, wiem co jeszcze potrzebujemy, potrzebujemy nożyce, no bo tam są przecież kable, a czym przeciąć kable jak nie nożycami, więc bierzemy nożyce. Czekajcie, gdzie tu są nożyce, zróbmy sobie nożyce nowe, bo ja nie mam. Dobra, tu można zrobić to normalnie w craftingu, okej. Dobra, lecimy w takim razie do Dave'a. On gdzieś powinien czekać, gdzieś po drodze. Z tego co słyszałem, mówił, że jest w domku syna Paliona, więc jakby tam będziemy się kierować, żeby tam zobaczyć, czy on tam faktycznie jest. Więc czekajcie, musimy... Gdzieś już szło, to tutaj jest ścieżka zrobiona, tam musimy dojść. To jest po drodze do jego domku, więc już będziemy blisko tego, żeby ogarnąć, jak wygląda sytuacja. Tylko, jakby wam to powiedzieć, widzowie, boję się, że ten domek Kloca też, znaczy Kloca, syna Paliona też zostanie zdetonowany. Czy jest tutaj gdzieś Dave? On tutaj gdzieś powinien być. Nie widzę go nigdzie, dobra, czekajcie, wchodzę. Czekaj, dom syna Paliona. Czyli ten. Gdzie ty jesteś, Davison? Davison, gdzie jesteś? Tu jestem, u Kloca! U Kloca? Halo! Nie widzę cię! Czekaj. Jestem u Kloca! Gdzie ty jesteś? Bo słyszę cię, a nie widzę. Halo! A tu jesteś, dobra, no witam! Halo. Ej, tu się w ogóle pozmieniało! No właśnie, ja tutaj byłem, bo patrzyłem na nowości, nie? Tutaj. Ale ty jest, masz taki tutaj dziwny dźwięk. Nie, normalny, czemu dziwny? Nie wiem, jakiś taki z echem jakby był. No bo krzyczałem do ciebie, byłem daleko, ziomek. Dobra, dobra, bo myślałem, że to dalej jest, to miałem schizę, dobra, nieważne. Słuchaj, znalazłem ogólnie super zabawę, nie? Patrz, chodź, pokażę ci, chodź, bo ja się dzisiaj trochę poławiłem. Czekaj, o, dobra, no. O, chodź, bierzesz wiaderko wody, ja ci tu kopnę, pa. Dobra. A co? Bierz ja miałem wiadro wody, no. Tak? I niszczysz pole Krosowi! Niszczysz pole, pa, jak te ziemniaki spływają. Dobra, czekaj, sprawdzę, czy też tak potrafię. Dawaj. Niszczysz pole Krosowi! Niszczysz pole Krosowi! Kloc, nie ma pola! Czekaj, a teraz tak. Kloc, nie ma pola. O kurde, co ty zrobiłeś?
Oja! Ale tsunami! Dobra, tutaj są. Dobra, masz, oddaję wiadro. Nieważne, stary, to nie jest dzisiaj ważne na ten odcinek. Jakby jak najbardziej czerpałem z tego niesamowitą przyjemność, ale jest pewien problem. Jeżeli nie powstrzymamy bomby, którą zostawił Lucyfer, to to pole i tak zniknie. Wiesz, więc jakby. No to już teraz znika. Dobra. Po prostu musimy powstrzymać Lucyfera. Dobra. Więc dobra. Tak, ja okay. Jestem. Widzę, że nie jesteś przygotowany. Masz jakąś zbroję? Czekaj, muszę się ubrać, bo tak przy tobie to... Ale nie, dobra, ja mam jakby co dla ciebie. No ale dlaczego mi się nie daje się ubrać? No tu, wyrzucam ci, no co... Jestem ubrany, kurde... Dobra, masz, to ja zakładam swoją w takim razie. Musiałem się popisać, bogacz walony. No, gdyby nie, bo ja będę rozbrajał, Mam nożyce na przecinanie kabli, jesteś gotowy dobra. Na to, żeby... Czemu sadzisz? Miałeś niszczyć. No bo później zniszczę to ponownie. A, okej, dobra, czyli to jest... Czyli to jest tak zwana inwestycja w przyszłość. To jest inwestycja, żeby po prostu zniszczyć kolejne pole, nie? Ale okay. Tym razem na jego oczach. Ej, tam w ogóle jest jakiś mur, widzisz to? Mur? Ej, no! Tam. Ej, chodź tam, zobaczę, co to jest. Ej, może tutaj wcale to palionowo powinno być zniszczone, ja patrzę, co to jest stawiane. Nie wiem, tu się tego dziwne rzeczy stawiają, to jest totalnie podejrzane. Może to jest jakieś zło chyba. To jest... Co? Ja nie są skrzynki. Wygląda jak zoo. Puste oczywiście. Wszystkie puste, dobra, super fajne skrzynki. Nie ma super, tak robić super. Pusty magazyn, no ale dobra, nie wiem to na nie o co chodzi. Tutaj oczywiście z tym paliony albo ktoś popisali się kreatywnością, tak. Jeżeli chodzi o budynki. Dobra, czekaj, bo my nie wiemy kto to był. Więc no. Obstawiajmy, kogo obstawiasz, że to zrobił? Syn paliona, bo zielone. Okej, okay, dobra. Szkoda, bo chciałem też to obstawić. No też obstawiłbym, że syn paliona, ale dla kontentu, dla rywalizacji obstawię, że to zrobił Klot. Dobra. Zobaczymy, jak to wygra. Zakład o 50 tysięcy złotych. Nie, dobra? No co ty, zwariowałeś, to nie, to daję jednak na syna. No bo ja jestem pewien, że on to zrobił, ale dla kontentu i rywalizacji zrobiłem. Powinieneś dać mi wygrać. No dobra, no dobra. Ale później zrobimy takie, że ja wygram. Kolejny zakład, 2 tak. Plus 2 to jest 4, czy 3, ja obstawię 3. Dobra, ja obstawię 4 i, wtedy będzie... Wtedy wszystko jest w naturze. I oddasz mi i wyjdziemy na zaraz. Okej, dobra. Jesteś gotowy? Czekaj. Patrz, ja w ogóle tutaj mogę bardzo łatwo niszczyć ci tutaj ten, ale dlatego... Co to, że ściągnij te buty? No ściągnąłem. Kurde. Już nie mówił takich wandali. To wraca z powrotem. To wraca z powrotem. Kurde. Widzisz, dobra. Więc uwaga. Stary, ja mam... A wiem, co miałem ci powiedzieć. Patrz, bo mam jeszcze tutaj takie rzeczy. Masz to, na wszelki wypadek, jakby tam był Lucyfer czy coś, żebyś był po prostu przygotowany na najgorsze. Wiesz, o co chodzi. To ja też mam coś dla siebie. Co? Nie, no błagam, to mi to bez przerwy dawał. Ja mam podkę na widzenie w ciemności. Swoją drogą możemy ją wypić. Ja nie mam, czekaj. Nie ja masz? Ja muszę zrobić nowe. A pamiętasz, jak się je robiło? Ale ja mam dwie. Czekaj. Bo... Wiem, jak się robiło. Ale nie, jak się przedłużało? Proszkiem czerwonym, nie? Chyba. Tak. O, mój pies czeka. To poczekaj, bo ja mam jedną, która ma 3 minuty, a jedną mam 8-minutową. No ale to będziesz miał 8-minutówkę tutaj, bo robię dla ciebie właśnie. Bo ja mam jedną 8-minutówkę i... Nie słuchasz mnie. Jeszcze pies mi szczeka. Ja wolę swoje. Słychać go? Swoje. Słychać go, nie? Nie, leciutko. Dobrze, no to nieważne. Nie przeszkadza w kontekście. Nie przeszkadza, dobrze. To najważniejsze, że tam jest mikrofon bliżej twarzy, żeby było lepiej słychać. O, chemiczny? Dobra. Ja już tutaj patrz. Bo ty na pamięć już znasz, jak się to robi, ta? Hopie, ja jestem w ogóle nie mistrzem potek, nie wiem, czy ci mówiłem. Dobra. Skończyłem kurs. Na co ci zrobić? Kurs? Freeza? Okej, dobra. Dobra, stary, masz te potki, bo... No robię! Dobra, no, hopie, już widzę, że przedłużasz na 8 minutówki. Dobra. Nie? Ale to będziesz miał 3, ja będę miał 2 i teraz mi jest smutno. No to dam ci jedną, no kurde, ale ja mam ale jak ty mi dasz, to ja będę miał 3, a ty będziesz miał 2 i co wtedy? Ale synek, ja mam jeszcze jedną w kapsi. Spokojnie, uspokój się. Dobra, taka sytuacja. Dobra, to biorę sobie jedną. No, tak, możesz sobie wziąć. Ej, co jest? Ja ją Ej, dałeś mi 3-minutówkę, no to kurde! Ja sobie ją przedłużę jeszcze, czekaj. Dobra, poczekajmy jeszcze 20 bo tu mam... sekund. Ej, my z tego możemy zrobić też tę miotanę. Masz proch szary? Wtedy już... O, jest jeden mam tu u ciebie. Jaki szary proch? No ten, co z creepera wypada, no. Nie, wydałem ostatnio na TNG. No dobra, no to szkoda. Ale... A nie, masz! Sam je okłamujesz! Mam pięć, no dobra, Joki, no już ludzie się żyje. Jesteś kłamcą. Zdziaj. Dobra. Co ty zrobisz? No robię miotanę. Ja. No. Ja. No bo jak rzucimy sobie pod nogi jedną, to oboje będziemy mieli na 8 minut, nie? Nie, ale to chyba nie działa wtedy na 8 minut. No to sprawdzimy. Czekaj, no to jest co nam szkodzi? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Dobra. Dobra, uwaga, czy są? Czy to tak działa? Tak, miotane są. Dobra, chodź tutaj stań. Czekaj, bo ja jeszcze robię swoje.
Jest dobra, zrobiona dobra. Poteczka. Ale to chodź, bo chcę sprawdzić, ile to będzie, okay. Ile, na ile czasu. No, czy faktycznie nas podzieli, czy nie, uwaga. A, to faktycznie. Działa. Ja mam na 5 minut, a ty na ile? Na 8. Haha, frajer. Co? Nie wiem, co mi dało na 8. Ej, nie wiem, no dobra, no dziwne. Dobra, ja mam to mam, że ci dam jedną. O nie, a ja mam na 5 teraz. Nic co? Mi to nie dało. Ej, co jest? Ale to może jakieś, nie wiem, frajerskie odbijanie czarów. Chyba, no może, nie no. Nie no, nie mam nic takiego na tym. A ja wiem co, wiem dlaczego, teraz, testuj mnie tu. O, teraz ja? Tak, teraz tak, no. A dlaczego tak to zadziałało? Nie wiem, bo podobno trzeba rzucać do góry, ale ja nie wiem dlaczego, nie dobra, wiem. Dobra, nieważne, zmarnowaliśmy tyle potek po to, żeby widzieć w ciemności. Dobra, tragedia. Ale teraz przynajmniej będziemy widzieć, dobra. Teraz dawaj, przynajmniej dawaj. Tak, teraz będziemy widzieć wszystko, dobra. Jesteś gotów na akcję? Ja mam nożyce w razie czego, gdyby trzeba było ciąć co nieco. Na taką okazję przygotowałem specjalną rzecz. O kurde, ja nawet nie mam miecza, czaisz? Ja walę wszystkich na siekierę. Serio? No, dobra. Nie, na siekierę. Uwaga, tu najgorszy ty nie zamknąłeś tych drzwi? Nie. Ale ja przypomnij sobie, czy jak tutaj byłeś ostatni raz, czy zamykałeś się, czy nie? No tak. Co, źle, że one są otwarte? No bo ja też zamykałem. Czyli ktoś tu był? No raczej Lucyfer. Może tu nadal być? Może tu nadal być. Więc czekaj, nie, powoli. No nie, to raczej Klot, stary. Klot ze sobą nie zamyka drzwi, no, on ma ogon. Dobra, czekaj. Stań przede mną i odpowiedz mi szczerze. Czy ty uważasz, że Klot znalazłby to miejsce? No nie uważam tak, ale... No właśnie, ale, no to ale... jak jest prawdopodobieństwo na to, że Klot to kurczę otworzył? No, no dobra, no w sumie Klot nawet by nie wiedział, jak to się otwiera, dobra. No dobra, też dobra. Mi się tak wydaje, dobra stary. Musimy to przeanalizować, mamy 4 kwadraty, każdy okay. Jest innego koloru. Jak myślisz, dobra. Który, jak przekręcimy, to rozbroimy bombę? Czerwony. Czerwony? No. Myślisz? A ty? Ja nie wiem, ja się boję. Ale na jaki kolor? Wiesz, może być też tak, że to nic nie zrobi, nie? Że to jakby w ogóle nic się nie stanie z tym. Możemy zrobić wszystkie 4 na raz, nie? I zobaczyć, co by się tutaj, kurde, że tak powiem, zadziało. No, ale nie boisz się, że to się wysadzi od razu? A czy boję się, wiesz, ale jak ja dzisiaj zobaczyłem ten budynek, co Klot bądź Sympaliona postawili, to ja stwierdziłem, że wiesz co, wcale mi go nie szkoda. Wręcz nawet będzie to na rękę, jak ten budynek tam widzisz. Tylko problem jest taki, że to jest pod twoim domkiem, a nie pod tą budowlą. No wiem, ale jest szansa, że jakoś to tam dociągnie. No dobra, no to teraz tak, ja proponuję zrobić jak to się mówi? Jakieś losowanie, który pierwszy. Okay. Co ty na to? Padła bomba do piwnicy, napisała na tabelę. A nie chcesz zagrać w kamień, papier, nożyce? Pies. Mi wypadł czerwony! Czerwony? Tak. No dobra, no to na własną odpowiedzialność. Klikasz? Ja mam to zrobić? No kliknij. Dobra. Nic. Dobra, okej. Okay. Dobra, czyli to nie było to. Okej, okay. No nie wiem, jakby w sensie nic się nie stało, jesteśmy więc... Jesteśmy bliżej rozbrojenia bomby w takim razie. Jesteśmy bliżej rozbrojenia bomby, to prawda, dobra. Tak, bomba stoi jeszcze, dobra. Tak stoi? Nic się tam nie pali? Dobra, to najważniejsze. Dobra. Pytanie teraz tak. Czekaj, bo mam teraz rozkminę. A? Patrzę na te comment bloki, patrz, tu jest tak jakby strzałki. Prawo, dół. Góra, lewo. Widzisz to? No. Dobra, czy to, widzę, no czy to jakoś jest czekaj. Jakby... Czy to możemy jakoś odnieść do tego? Mi się wydaje, że to są jakieś kroki taneczne do jakiejś piosenki, Czekaj, ale możemy to cofnąć jeszcze, Ja bym to cofnął jeszcze, dobra? Bo to myślę, że... Dobra, nic się nie stało, to jest najważniejsze. Możemy to przeanalizować. Jak jest prawo, dół, góra, lewo, to może chodzi o tu, prawo. No a dół i góra to co to będzie? Prawo, no tu. W sensie, że jedna do góry, druga na dół. Albo czekaj. Albo, tak, tu najpierw to prawo. Dół, góra i lewo. Czaisz? Nie czaję. Jeszcze raz, patrz, tu. To jest prawy klocek, nie? Więc tak, zaczynamy od prawego, to jest prawy. I idziemy w lewo, nie? Tu będzie dźwignia do góry, tu będzie w dół, czyli tej nie zmieniamy. A tu to jest na końcu, czyli po lewo ostatnia jest jakby. Bo patrz, z tej strony jest to samo. Prawo, dół, góra, lewo. A z tyłu nie ma takich też? Czekaj. Nie, sprawdź jak tam wygląda sytuacja. A tu jest w ogóle chyba co innego, ty. Tu jest same góry są. Bo wiesz co, jakby... No. Kurczę, nie wiem. Dobra, ale to wiesz, przy tym nie ma dźwigni, więc jakby nie patrzyłbym na to, nie? Dobra, bo... no ale wiesz, no... To jest jakiś stary, ludzik, ty. Stary, to czy jak patrzysz na to, co?
Guzik. Nie, nie klikaj w niego, nie klikaj w niego. Boję się, że to może być, nie wiem, to pewnie będzie dobra. Jako potwierdzenie tego działania, co tu zrobimy, wiesz? Więc dobra. Może lepiej tego nie klikaj. Dobra, w sensie, wiesz, patrzę na to i wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że to tak jest zrobione. A widzisz te kolorki w środku? A może nie wiem, coś tutaj się powinniśmy zasugerować. Tylko, że wszystkich są tak samo. No właśnie. To jakie są wnioski? Wniosek jest taki, że powinniśmy stąd wyjść, bo wysadzimy bombę. Ja okay. Ja się tego nie chytam. No nie, no stary, musimy coś zrobić. Jeżeli my to zostawimy i to tu zostanie, to i tak prędzej czy później. Stary, weź nożyczki, przednie kable. Te kable? No nie wiem, któreś, nie? Co ty? Ale ja żartowałem! No ale nic się nie stało. Kurde, ja nie wiem, co się kiedy stanie, a kiedy się nie stanie. Ja wiem, chyba że o tych kablach mówimy, może to tniemy, co? Dobra, ja by nic już nie chciał, dobra, no mówię ci, spróbujmy z tymi dźwigniami. Dobra, no to rób. Dobra, ja proponuję, żebyśmy to tak zrobili. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to tak będzie wyglądała sytuacja. Szochej! Dobra, no dobra, uwaga. To jest tak, najpierw klikamy prawo. Dobra. Tu jest dół, czyli ten idzie w dół, a ten zostaje. To jest dół. Teraz jest góra. I lewo, to jest góra, to jest góra! Ale idziemy od prawej do lewej. A nie! No. Czyli tak. Czyli na odwrót w ten sposób i na końcu to. Czekaj, muszę to cofnąć, żeby po kolei to musiało być. Najpierw po prawej stronie, bo prawa. Teraz z tych dwóch, jedna musi być góra, druga musi być dół. To jest najpierw dół. Nie, to jest najpierw. Nie! Kurde, syk! Tak! Tak ma być! Nie, bo tu widzisz. No patrz, od tej... góra, dół. Aha, idziemy okay. od prawej. Człowieku, wszystko się zgadza, już nic nie ruszaj, nic dobra, nie ruszaj. Dobra, dobra, i to, ostatnią tak? dźwignię. Tak, ostatnia dźwignia. I co, i teraz? Co teraz? No i nie wiem, czy tym przyciskiem trzeba potwierdzić działania. No to dobra. No to... Czekaj, zanim jeszcze klikniemy, to chodź jeszcze, bo tam jest takie drugie pomieszczenie. I w sumie go nie wzięliśmy w ogóle pod uwagę. Przecież tu są już dźwignie przeciągnięte, no nie wiadomo, co się stanie zaraz, stary, no przecież ty sobie przeciągnąłeś dźwignię, dobra. Gdyby nigdy nic. To co, to mam klikać to, twoim zdaniem? Moim zdaniem tak, no przecież to już będą konsekwencje swoich czynów. Klikaj. Dobra, 3, 2, 1, 0. Do wybuchu bomby powstał. Myśleliście, że uda wam się rozwalić bombę. Niestety wasze starania są na nic. Teraz cały pajunowo lęgnie w gruzach razem gdzie z wami. Jest? Wszystko rozwalę do ostatniego klocka. Co jest, stary? Aktywowaliśmy bombę! Stary, to wszystko twoja wina! Nie, no to twoja wina! Mówiłem ci, żeby zostać ci jednej dźwigni, no kurde, co ty zrobiłeś? Nie, no stary, mamy przewalone, mam aktywowana, uciekaj stąd, uciekaj stąd! Głupi, no! Mamy 24 godziny, stary, na to, żeby ją rozbroić. Boże, święty, jakie ty jesteś kurde. 24 godziny. Tragedia! Fajnie, tragedia! Fajnie. Co fajnie, sami powiedziałeś, żeby to... Fajnie, chciałem to jeszcze przeanalizować. Fajnie zrobiłeś. Dobra, nie, stary. Mamy problem, dobra, uciekaj. Musimy zbudować bunkier, stary, na wszelki wypadek. No nie wiem, no mam taki, wiesz, mały, ale nie wiem, albo do Netheru idźmy. Tam będziemy musieli przetrwać, czy coś. Stary, to sumiesz na całą mapę. Stary, 24 godziny to wcale nie jest tak dużo, to jest już jutro. To jest totalny luz blues, jeszcze mamy dużo czasu, możemy sobie tutaj chociaż pochodzić jeszcze, nie? Coś pomyśleć, popijcie tutaj. Nie, no dobra, stary, mamy mega problem, więc jakby ja kończę w tym momencie odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mamy mega problem, bomba jest aktywowana, więc nie chcę tutaj być w momencie, kiedy ona wybuchnie. Trzymajcie się, widzimy się jutro, na razie, pozdro. Trzymajcie się. Pa, pa. Bomba aktywowana, do detonacji pozostały 24 godziny.